Jesteśmy w ciemni w tej chwili i przygotujemy się do przeprowadzenia reakcji chemiluminescencji, która pozwoli nam uwidocznić białka związane z przeciwciałami pierwszorzędowymi, a potem oczywiście drugorzędowymi. Wykorzystamy komercyjny substrat, który składa się z dwóch składników. Trzeba będzie je wymieszać w równym stosunku objętościowym i na 5 minut nałożyć na membranę. W ciemni oczywiście bardzo istotne jest to, żeby zdjąć z siebie wszystkie potencjalne źródła światła, na przykład takie zegarki, więc schowamy je do szuflady i pozbędziemy się potencjalnego problemu, który po prostu mógłby naświetlić nam kliszę. Będą potrzebne nam dwie kasety. W jednej będziemy prowadzić naświetlanie klisz, natomiast w drugiej przygotujemy sobie klisze pocięte na kawałki, bo być może będziemy musieli, czy chcieli powtórzyć ekspozycję kilkukrotnie. Jednak ponieważ inkubacja będzie trwała 5 minut, więc zaczniemy od przygotowania substratu. Sięgniemy po pipetę, nastawimy ją sobie na 1 ml. I pobierzemy sobie pierwszy składnik. Do probówki Eppendorfa 2 ml oraz drugi składnik. I oczywiście powinniśmy wymieszać zawartość. I to będzie nasz substrat zawierający luminol, który powinien przeprowadzić reakcję katalizowaną przez peroksydazę chrzanową skoniugowaną z przeciwciałami drugorzędowymi. W tej chwili możemy wyjąć naszą membranę, jedną i drugą zresztą. Powinniśmy oczywiście pozbyć się nadmiaru buforu. Tak samo postąpimy z drugą membraną. I powinniśmy teraz nanieść równomiernie substrat na powierzchnię membrany. W tej chwili możemy zacząć odliczać 5 minut i w tym czasie powinniśmy kilka rzeczy przygotować. Po pierwsze, powinniśmy do kasety pierwszej włożyć koszulkę. Tak, żeby do niej można było włożyć membranę. I ją zakryć folią, tak żeby klisza bezpośrednio nie przylegała do wilgotnej membrany. Drugą rzeczą, którą możemy zrobić, to jest przygotowanie kuwet. Jedna powinna być z wodą, jedna z wywoływaczem.
I jeszcze jedna z utrwalaczem. W tej chwili jeszcze mamy tę lampkę włączoną, niemniej jednak w tej chwili ją wyłączymy i będziemy pracować tylko z oświetleniem ciemni, które musimy sobie włączyć. Tutaj jeszcze możemy zobaczyć, że są takie świecące w ciemności naklejki. One będą nam bardzo pomagać w orientacji później kliszy względem membrany. Ale to na razie powinniśmy właśnie schować do szuflady, żeby nie naświetlały nam klisz, które właśnie będziemy chcieli pociąć. Przy czerwonym świetle klisze nie powinny się naświetlać, więc wyjmiemy jedną zupełnie nową kliszę. I potniemy na cztery równe kawałki. Tutaj można zobaczyć, że róg jest zaokrąglony, więc można też każdą z tych klisz właśnie położyć tak, żeby ten zaokrąglony róg był zawsze na górze i po lewej. To też nam później będzie pomagało w zorientowaniu kliszy względem membrany. Zanim włączymy światło, trzeba oczywiście zapakować z powrotem pudełko z kliszami. Najlepiej otworem do dołu i włożyć do pudełka. To pozwoli nam uniknąć przykrych sytuacji, że przedwcześnie włączone światło nam naświetli wszystkie klisze znajdujące się w tym worku czy w tym pudełku. W tej chwili światłoczułe klisze zostały w jednej z kaset zamknięte, więc one są zabezpieczone przed światłem, więc jesteśmy gotowi do tego, żeby powtórnie włączyć światło. Znów możemy naświetlić te naklejki, które wcześniej schowałem, bo one nam się za chwilę przydadzą. Możemy też sobie przygotować jakieś bardzo cienkie pasemka, żeby nie zużyć ich zbyt wiele. W tej chwili spróbuję nakleić te naklejki. Dobrze, w tym momencie udało się już nakleić w trzech miejscach te naklejki, więc założę nowe rękawiczki. I przystępujemy do immunodetekcji. Przenosimy membranę. Do kasety. I ponieważ była to pierwotnie jedna membrana, to wykorzystując na pół przeciętą ścieżkę ze wzorcem wielkości, możemy z powrotem zrekonstruować tę membranę. Jeżeli naklejki nakładają się na naszą membranę, no to oczywiście trzeba je, te membrany ułożyć tak, żeby tak się nie działo. Jeszcze w dół trochę powinniśmy przejechać. I w tym momencie jesteśmy gotowi do zgaszenia światła i położenia pierwszej kliszy. Pierwsza ekspozycja zazwyczaj jest bardzo krótka, więc liczymy do 10. 1, 2
i 10. Taką kliszę wkładamy do wywoływacza. Zakrywamy ją całkowicie wywoływaczem i wkładamy drugą kliszę. Tym razem ekspozycja będzie dłuższa. W związku z tym możemy kasetę, zresztą obie kasety na wszelki wypadek, zamknąć. A tymczasem możemy zobaczyć, co się dzieje w wywoływaczu. Już są widoczne w trzech miejscach naklejki świecące. Natomiast sygnału od białka na razie brak. Być może ta ekspozycja była zbyt krótka. Czasami lepiej jest widać pod światło czerwone, więc możemy taką kliszę oczywiście wyjąć. Opłukać wodą. I spojrzeć pod światło. Na razie żadnego. Chociaż nie. W jednym miejscu tutaj jest widoczny taki prążek. Bardzo słaby. Ale być może to będzie właściwy sygnał. Więc jeszcze możemy chwilę dłużej potrzymać w wywoływaczu. Bo być może jeszcze odczynnik nie przereagował. Tymczasem możemy zakończyć drugą ekspozycję. Przekładamy kliszę do wywoływacza. I możemy spróbować nastawić jeszcze dłuższą ekspozycję. Z kolejną kliszą. Już na tej drugiej kliszy, czyli tej leżącej bliżej mnie, jest widoczny wyraźny prążek w lewym górnym rogu. Więc widać, że dłuższa ekspozycja rzeczywiście pomogła w wyraźniejszym wykryciu prążka. W tym momencie myślę, że możemy już tę pierwszą kliszę utrwalić, czyli płuczemy ją znów w wodzie i wkładamy do kuwety z utrwalaczem. Gdy cała klisza wyda nam się już taka całkowicie przyciemniona, to oznacza, że odczynnik przereagował, więc bezpiecznie można taką kliszę już wyeksponować też na światło białe. Oczywiście po utrwaleniu powinniśmy także opłukać w wodzie, więc wkładamy do tej środkowej kuwety i ją tam możemy na razie zostawić. W tej kliszy też już sygnał jest na tyle wyraźny, że wydaje się, że można zakończyć wywoływanie. Więc płuczemy w wodzie
i utrwalamy. Minęło około 10 minut, więc wywołamy, myślę, że ostatnią kliszę. Myślę, że możemy już utrwalić te klisze, więc wkładamy do utrwalacza i czekamy, aż odczynnik przereaguje. Cała klisza już jest ciemna, więc to znak, że reakcja zaszła. Powinniśmy to jeszcze opłukać w wodzie. I na gorąco możemy sprawdzić. Tutaj widać, że przy dłuższej ekspozycji pojawiają się już dodatkowe prążki, być może to są degradaty. I po prawej stronie kliszy czy membrany też są widoczne właśnie takie prążki o dokładnie w zasadzie takim samym układzie jak po lewej stronie, więc to pokazuje, że jest to jedno i to samo białko, tyle że wykryte dwoma różnymi przeciwciałami. Zresztą za chwilę, jak włączymy światło, to dokładniej sobie to przeanalizujemy.